Niezwykle ważnym krokiem jest prawidłowe rozliczenie zobowiązań. Po zakończeniu pracy kreatora dokumentu oraz weryfikacji przedsięwzięć wieloletnich należy przejść na wstążce do modułu kredyty i zadbać właśnie o poprawność rozliczenia zobowiązań. Działania, które możemy wykonać w module kredytowym, będą obejmowały przede wszystkim poprawne rozliczenie zobowiązań historycznych, poprawne rozliczenie zobowiązań planowanych, dodawanie nowych zobowiązań, dodawanie lub modyfikacje poręczeń i gwarancji, dodawanie, modyfikacje umów zadłużeniowych, czyli umów spłaconych wydatkami oraz przeliczenie i aktualizację odsetek. I podstawową zasadą związaną z poprawnym rozliczeniem zobowiązań historycznych i planowanych jest doprowadzenie do sytuacji, w którym właśnie w ostatnim roku spłaty, czyli tutaj na tym widoku tej kolumnie pozostało, stan końcowy będzie wynosił zero. I wtedy oznacza to prawidłowe rozliczenie zobowiązania historycznego i planowanego. I tutaj taki widok ułatwia również widok już w samym module kredytowym. Mamy stan końcowy i tu na samym końcu powinniśmy właśnie zobaczyć stan rozliczenia równy 0. Oczywiście, jeśli chodzi o zobowiązania historyczne, to rozliczenie tych zobowiązań powinno być ściśle powiązane z naszymi harmonogramami spłat zobowiązań. Ja pozwolę sobie teraz tutaj zmodyfikować, mam o 90 tysięcy za dużo spłaty. Ja wiem, że tutaj w tym konkretnym roku właśnie zmieniłam harmonogram, więc pozwolę sobie o te 90 tysięcy zmniejszyć i mam teraz właśnie stan końcowy równy 0. Możemy też na tym etapie przeliczyć odsetki. Zrobimy to od 2026 roku. I to jest już prawidłowo rozliczone zobowiązanie historyczne, zgodne właśnie z moim harmonogramem. Przejdźmy teraz właśnie do zobowiązań planowanych. Tutaj też nam się nie rozlicza na 10 milionów. Natomiast planując właśnie spłatę nowego zobowiązania, warto wziąć pod uwagę wartości przedstawione w kolumnie zapas na płatność, która odzwierciedla nam dwa podstawowe wskaźniki kształtujące właśnie zdolność kredytową jednostki samorządu terytorialnego. Jest to zapas wskaźnikowy bądź zapas płynnościowy. Zapas wskaźnikowy określa nam jak na podstawie różnicy pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi zadłużenia, ile jeszcze możemy spłacić naszych zobowiązań w rozumieniu raty plus odsetki w poszczególnych latach, a zapas płynnościowy natomiast, który też jest tutaj uwzględniony w tej kolumnie, on nam określa wysokość środków własnych, jakie jednostka samorządu terytorialnego może właśnie przeznaczyć na spłatę zobowiązań bez potrzeby angażowania nowych zobowiązań na realizację właśnie przedsięwzięć wieloletnich. I tak naprawdę ta kolumna zapas na płatność odzwierciedla nam niższą wartość z tych dwóch, czyli oznacza to, że sugerujemy się tymi kwotami w momencie planowania nowego zobowiązania i dzięki temu zapewnimy sobie spełnienie wskaźnika z artykułu 243 w horyzoncie prognozy. Należy mieć na uwadze, że ten zapas na płatność bierze właśnie pod uwagę niższą z tych dwóch wartości, czyli albo zapas wskaźnikowy, albo zapas płynnościowy, w zależności to, która z tych danych jest niższa. Przy tutaj prognozowaniu wartości, rozpisywaniu kredytów planowanych na przyszłe lata, warto również zwrócić uwagę na kolumnę maksymalna transza, która odzwierciedla nam tak naprawdę maksymalny przychód, jaki jednostka samorządu terytorialnego może zaplanować, aby zachować limit zadłużenia, który jest określony w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Ten limit obowiązuje od 2023 roku do 2025 roku. Rozpiszmy sobie teraz to zobowiązanie.
patrzymy właśnie na nasz zapas na płatność. Mieścimy się tutaj w tym zapasie. Stan końcowy mamy 0, czyli mamy poprawnie rozpisane zobowiązanie. Pozostało nam jeszcze przeliczyć odsetki. I zatwierdzamy zmiany. I nasze nowe zobowiązanie zostało rozpisane. Mamy w tym momencie prawidłowo rozpisane kredyty, które pojawiły się właśnie w naszym projekcie budżetu. Oczywiście, gdyby pojawiła się potrzeba, możemy również dodać nowy kredyt, zaplanować nową emisję obligacji, poręczenie, zobowiązanie wymagalne, umowę zaliczoną do długu, bądź wymagalne poręczenia i gwarancje. Natomiast te elementy znajdziecie w naszej właśnie odrębnej ścieżce tematycznej, w naszych materiałach edukacyjnych.